Jesse Owens to amerykański lekkoatleta, zdobywca czterech złotych medali olimpijskich i wielokrotny rekordzista świata na 100 i 200 metrów oraz w skoku w dal. Do historii przeszedł nie tylko zdobywając cztery złota na jednych igrzyskach, ale też ucierając nosa Hitlerowi i całej jego precyzyjnie zorganizowanej maszynie propagandy. Czy Hitler podał rękę czarnoskóremu Owensowi? Czy pogratulował mu zwycięstwa? I czy Amerykanin czuł się poniżony przez Führera? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to na miejsca, gotowi, start! Owens zasłynął podczas mitingu w Ann Arbor w stanie Michigan w 1935 roku. Dokonał wtedy rzeczy prawie niemożliwej, nazywanej później najwspanialszymi 45 minutami w historii sportu. W mniej więcej tym czasie zdołał pobić trzy rekordy świata, a czwarty wyrównać. Jego rekord ustanowiony w skoku w dal, wynoszący 8 metrów 13 centymetrów, pozostał niepobity przez 25 lat. Owens swoją wielkość miał potwierdzić podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich. Berlin, rok 1936. Rosnąca w siłę hitlerowska propaganda. Organizowane w stolicy III Rzeszy Igrzyska były znakomitą okazją do manifestacji, nazwijmy to, nietypowych poglądów polityków wówczas rządzących w Niemczech i pokazania światu wyższości rasy aryjskiej nad pozostałymi. Pięknie zorganizowane, bardzo dobrze dopracowane, z należytą niemiecką precyzją i przepychem. W każdym kącie stadionu olimpijskiego widniały swastyki, a tłum ochoczo i z uśmiechem pozdrawiał swojego najwyższego wodza w charakterystyczny sposób, poprzez uniesioną, wyprostowaną prawą rękę. Hitler pierwszego dnia rozgrywek gratuluje wszystkim zwycięzcom, ale sytuacja zmienia się zaledwie dzień później, po wygranej na 100 metrów niesamowitego Jesse Owensa, który, delikatnie mówiąc, nie pasuje do upodobań niemieckiego przywódcy. Złoty medal czarnoskórego Amerykanina tak rozwściecza Hitlera, że ten opuszcza stadion olimpijski, nie gratulując mu sukcesu. Ale czy faktycznie tak było? Taka wersja wydarzeń jest bardzo często przedstawiana w różnych materiałach i rozprzestrzeniła się po świecie. Jakie są jednak fakty? O ile nie ma wątpliwości, że wygrana Owensa, a także jakiegokolwiek innego czarnoskórego sportowca nie była szczytem marzeń Hitlera, to Führer z godnością przyjął ich sportowe zwycięstwo. Może o tym świadczyć choćby fakt, że Owens zmarł dopiero w 80 roku. W pierwszy dzień Führer pogratulował kilku zwycięzcom niemieckim oraz trzem Finom, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium w biegu na 10 km. Zabrakło go jednak na ostatniej tego dnia dekoracji na stadionie olimpijskim, skoku wzwyż, gdzie zwyciężył czarnoskóry Amerykanin Cornelius Johnson i do osobistych gratulacji od przywódcy nie doszło. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się jasna, różne są jednak tłumaczenia. Institute of Historical Review podaje, że Hitler opuścił stadion ze względu na późną porę oraz przedłużający się konkurs skoków wzwyż, z którego i tak wszyscy Niemcy zostali już wyeliminowani. Owens z kolei w dokumencie Jesse Owens Returns to Berlin Olympics mówi, że kolor skóry Johnsona z pewnością miał wpływ na decyzję Hitlera o wcześniejszym opuszczeniu zawodów i to właśnie potraktowanie jego kolegi z reprezentacji, a nie jego samego, można uznać za objaw dyskryminacji ze strony Führera.
Po pierwszym dniu zmagań na stadionie lekkoatletycznym przedstawiciel Komitetu Olimpijskiego zasugerował Hitlerowi, aby ten gratulował wszystkim zwycięzcom lub żadnemu z nich. Sam Owens mówił, że nie doszło do jego spotkania z Hitlerem i uściśnięcia dłoni, ale do wymiany pozdrowień na stadionie już tak, gdy Führer ruchem ręki pogratulował Owensowi zwycięstwa z trybun, a ten odwzajemnił gest. Czy to, co mówił Owens, to prawda? There have been many stories concerning Hitler and me, in particular his refusal to shake my hand. The story is true. We never did meet. Innego zdania na temat spotkania przywódcy ze sportowcem jest niemiecki biegacz Walter Trips. W swoim liście do dyrektora stacji CDF w 1984 roku napisał on, że Führer zaprosił wszystkich zwycięzców z igrzysk, w tym Owensa, do budynku Kancelarii Rzeszy i każdemu z nich pogratulował oraz uścisnął dłoń. Co ciekawe, istnieje hipoteza, że Owens w swoim portfelu nosił zdjęcie przedstawiające jego i Hitlera, ale go nie upubliczniał. Faktem jest, że Owens w Berlinie był przyjęty bardzo dobrze. Po jego zwycięstwach 110 tysięcy kibiców na stadionie wiwatowało i oklaskiwało historyczny wyczyn Amerykanina. Zarówno w swojej wypowiedzi jeszcze na stadionie, jak i późniejszych po latach, Owens zawsze mówił, że w Berlinie traktowany był odpowiednio. I'm very glad to have won the 100 meters and the Olympic Games here in Berlin. A very beautiful place and a very beautiful setting. The competition was grand and we're very glad to come out on top. Thank you, very kindly. Co ciekawe, powiedział też, że to nie Hitler go zlekceważył. O złe potraktowanie swojej osoby oskarżył prezydenta Roosevelta, od którego nie otrzymał ani zaproszenia do Białego Domu, ani nawet gratulacji w formie telegramu. W oficjalnym dokumencie z zawodów zatytułowanym Olimpia, reżyserowanym przez Leni Riefenstahl, znaną propagandową reżyserkę, dokonania czarnoskórych atletów, tak samo jak tych z Azji czy innych egzotycznych krajów, nie zostały pominięte. Niektóre źródła mówią, że po igrzyskach dogrywano też sceny z Owensem w roli głównej, aby lepiej wyglądały w kadrze. Jesse Owens w Berlinie zdobył 4 złote medale, czym zapisałby się na stałe w historii igrzysk, nawet gdyby nie polityczna otoczka towarzysząca zawodom organizowanym w tak gorącym dla Europy miejscu i okresie. Jego sukces obrósł w legendy, czasem nie do końca zgodne z prawdą. Niejednokrotnie było to dziełem samego biegacza, którego wypowiedzi zmieniały się na przestrzeni lat. Warto też zwrócić uwagę, że na igrzyskach w 1936 zwyciężali też inni czarnoskórzy sportowcy, ale to Owens osiągnął status legendy i to o nim mówi się jako o pogromcy teorii Hitlera o wyższości rasy aryjskiej nad innymi. O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że był sportowcem wybitnym, znanym na całym świecie i uwielbianym do tego stopnia, że ponad 100 tysięcy niemieckich kibiców wiwatowało i oklaskiwało jego zwycięstwo na stadionie przed oczami Adolfa Hitlera. Jeżeli Wam się podobało i chcecie dowiedzieć się jeszcze kilku ciekawostek z historii sportu, bądźcie ze mną i śledźcie ten kanał. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli dacie mi znać, co można poprawić, bo z pewnością jest parę niedociągnięć. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Do zobaczenia następnym razem. Czołem, klasa!